Witaj, drogi widzu. Wpadła mi kiedyś w ręce książka znanego socjologa i doktora habilitowanego nauk humanistycznych Pawła Śpiewaka. Książka pod tytułem Midrasze, księga nad księgami. Książka bardzo ciekawa i wartościowa, bardzo bogata w treść. Książka pomagająca lepiej rozumieć pięcioksiąg Mojżesza, słowo i działanie Boże. Książka przybliżająca judaizm, tradycję i kulturę żydowską, a tym samym samego Boga. Chciałabym wspomnieć w tym nagraniu parę słów o rozdziale opisującym stworzenie świata. Uczyńmy człowieka na wzór i podobieństwo nasze. Przeczytać można na początku Księgi Rodzaju, myśl i zamiar wszechmogącego Boga. Badacze Tory zastanawiali się swego czasu, dlaczego użyto tutaj liczby mnogiej. Przecież to Bóg sam wszystko stwarza. A w słowie objawionym, jak wół widnieje liczba mnoga. Uczyńmy człowieka. I doszli do wniosku, że liczba mnoga dlatego, że jakiś czas przed stworzeniem człowieka stworzył Pan Bóg różne duchy niebiańskie, anioły. I z racji tego, że byli oni domownikami stworzonego przez Niego nieba, tak bardzo liczył się z ich zdaniem, że zapytał ich, co sądzą o Jego pomyśle sprowadzenia do raju nowych lokatorów. Zapytał też, jacy powinni być ich zdaniem ci nowi lokatorzy przybytków niebiańskich. Znawcy Tory nie mają wątpliwości co do tego, że anioły powiedziały Bogu o człowieku całą prawdę. Prawdę o tym, że lepiej człowieka nie powoływać do istnienia, bo wprawdzie uczynić on może bardzo wiele dobra, ale przez to, że będzie miał wolną wolę i będzie mógł swobodnie wybierać między dobrym a złem, uczyni przez swoje błędne wybory o wiele więcej zła niż dobra, a tym samym będzie Boga odtrącał, zasmucał i ranił. Lepiej człowieka nie stwarzać. Człowiek będzie bowiem istotą bardzo podatną na czynienie zła, radzili Bogu szczerze aniołowie. Mimo opinii aniołów, Stwórca wszystkiego zdecydował się powołać ludzi do istnienia. Tak zaczęła się według tradycji żydowskiej, a zarazem i chrześcijańskiej, historia człowieka. Moja i Twoja historia, drogi widzu. Wspominam o tym na kanale Credo Katolik po to, aby przypomnieć sobie i Tobie, drogi widzu, o tym, jak bardzo niesamowity jest Pan Bóg, jak nieskończoną, doskonałą i przewspaniałą musi być miłością, że chcąc dzielić się swoją miłością, posunął się do tego, że stworzył człowieka, w pełni akceptuje człowieka i ukochał człowieka miłością szaloną i bezwarunkową. Ukochał ponad swoją chwałę, ponad swój majestat, ponad logikę, ponad piękno braku zła. Znając całą prawdę o naturze człowieka i słabościach ludzi, stworzył, wywyższył i ukochał ponad wszystko istotę tak słabą, grzeszną, niewdzięczną i niedoskonałą. Istotę ciągle go obrażającą, istotę mającą w każdej minucie swojego istnienia tak ogromne problemy z tym, żeby kochać Boga i istoty do siebie podobne. Ukochał ponad wszystko. Zachwycaj się tym, proszę, razem ze mną nieustannie, drogi widzu.